Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza przyczyny znacznych podwyżek ubezpieczenia OC. Według urzędu podwyżki są przynajmniej częściowo uzasadnione. Wynika to z faktu, że przez wiele lat ubezpieczyciele ponosili straty na ubezpieczeniach OC. UOKiK sprawdzi nie tylko to, czy teraz ubezpieczyciele nie działają w zmowie, ale też czy wcześniej niższe ceny nie były efektem nielegalnego porozumienia. Urząd sprawdzi również, czy polisy nie mogłyby być tańsze dzięki obniżeniu innych kosztów firm ubezpieczeniowych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa umożliwiająca izolację najgroźniejszych przestępców jest zgodna z konstytucją. Niezgodny jest tylko artykuł mówiący, że opinię w sprawie zdrowia skazanego sporządza jeden lekarz. Ustawa umożliwia zastosowanie wobec byłego więźnia nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym. Ustawę zaskarżyli w 2014 roku ówczesny prezydent Bronisław Komorowski i ówczesna rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz. Ich zdaniem przepisy mogły naruszać m.in. zasadę niedziałania prawa wstecz i zakaz podwójnego karania za to samo. Wzrasta poparcie dla Platformy Obywatelskiej. W sondażu TNS Polska niezmiennie najwięcej głosów uzyskałoby PiS. Na partię rządzącą postawiło 34% respondentów. Na PO chce zagłosować 19% badanych. To wzrost o 4 punkty procentowe względem października. Do Sejmu weszłaby także Nowoczesna z 9% poparciem. Kukiz 15 wskazało 8% ankietowanych, a PSL 5%. W Niemczech strajkują piloci linii lotniczych Lufthansa. Linie z wyprzedzeniem informowały o anulowanych połączeniach, dlatego na największych niemieckich lotniskach udało się uniknąć chaotycznych scen. Szacuje się, że protest odczuje około 100 tysięcy podróżnych. Lufthansa anulowała niemal 900 lotów, w tym ponad 50 rejsów międzykontynentalnych. Odwołano też kilkanaście połączeń z Polską. Piloci Lufthansy domagają się podwyżek. Barack Obama po raz ostatni wręczył najwyższe odznaczenia cywilne USA. Nagrodzeni zostali m.in. artyści i sportowcy. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Robert De Niro, Michael Jordan, Tom Hanks, Bill Gates, Robert Redford, Diana Ross i Bruce Springsteen. Prezydencki Medal Wolności to najważniejsze cywilne odznaczenie w USA. Medale nadaje prezydent za wybitny wkład w dziedzinie bezpieczeństwa, interesów narodowych, pokoju światowego czy kultury.